Witajcie. Temat, jak w tytule filmu, będziecie zakładać akwarium morskie, to zauważycie dużo różnego rodzaju życie, więc dobrze jest wiedzieć, co to jest. Przyda się Wam do tego stronka, do której link jest w opisie filmu. Od razu mówię, że nie jest to reklama. Tak ona wygląda. Nieraz z niej korzystałem. Przejrzysta. Łatwo i szybko możecie zidentyfikować coś. Jest tutaj wyróżnione wszystko, co zazwyczaj może pojawić się w akwarium morskim. Bardzo pomocna stronka. Warto wiedzieć, co tam u nas żyje, bo nie wszystko jest pożyteczne lub niefajnie wygląda, gdy zarośnie całe akwarium. I wtedy zawczasu możemy to usunąć. Też nie przejmujcie się, jak coś niepożądanego trafi się Wam. Na wszystko są sposoby. Wiele z tych żyjątek mam u siebie. Wiele z tych niefajnych też się trafiło. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Stworzenia przywędrują, wiadomo, wraz z żywą skałą, szczypkami korali, żywym piaskiem. Też na pewno jakieś małe stworzonka. Wiele osób, żeby nie mieć żadnych problemów z plagami, używa suchej skały, suchego piasku, wycina podstawki korali i jeszcze przeprowadza kwarantannę. Ale i tak chyba nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że coś się nie dostanie. A propos, ja u siebie użyłem suchej skały, trochę żywej Real Reef Rock i żywego piasku. Ale kto i co użyje, to już jego sprawa. A jeszcze jedno. Dużo życia możecie zauważyć dopiero po jakimś czasie. Dlatego to hobby jest takie ciekawe. Nigdy się nie nudzi. Relaksujące bardzo. Chyba, że zobaczycie dużego wieloszczyta pierwszy raz i nie wiecie, co to jest. To można się przestraszyć. Nawet takie proste akwarium bez ładnych jakichś kolorowych korali jest ciekawe z tym całym swoim ekosystemem, przynajmniej dla mnie. Dobra, starczy już tego mojego pędzenia. Jeszcze tylko pokażę Wam szybko ujęcie tego, czego nie mogę zidentyfikować. Podobne chyba do Mrs., czy jak tam się wymawia. Poruszę się takimi szybkimi ruchami między skałkami. A może są to larwy, krewetki czyszczącej, nie wiem. Jak macie jakiś pomysł, to piszcie. Chociaż ciężko to dobrze sfilmować. Mało co widać na tym filmiku. No dobra, to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego.